Słychać? Dobrze. Jeszcze raz zapytaj. Słychać mnie? Nie. Lecimy z koksem. W ogóle bardzo dziękuję za to, że tak liczne grono przybyło. To dla mnie bardzo wzruszająca chwila. Nie, ale nie, fajnie, że przyszliście, że znaleźliście trochę czasu, bo ja będę mówił nie wiem o czym. Ale tak najważniejsza będzie i tak dyskusja. Ja tylko takie wprowadzenie. Temat wystąpienia, jak widać na załączonym obrazku, filozofia pragmatyczna Williama Jamesa, a katolicyzm. Dwa słowa w ogóle... Tak, to jest ten pan, myśliciel, widać na zdjęciu. Dwa słowa, dlaczego ten temat? Myślę, że chyba już w następnej prezentacji. Tak, może najpierw zacznę od takiego cytatu, który został napisany, to jest cytat z Jamesa oczywiście. Na początku takiej pracy Barbary Krawcowicz, William James, Pragmatyzm i religia. Jak pisze James, pragmatyzm poszerza pole poszukiwania Boga, racjonalizm trzyma się logiki i zaświata, empiryzm trzyma się tego, co mówią zmysły zewnętrzne. Pragmatyzm gotów jest uchwycić się czegokolwiek, słuchać albo logiki, albo zmysłów i liczyć się z najskromniejszym i najbardziej osobistym doświadczeniem. Weźmie w rachubę doświadczenie mistyczne, o ile mają konsekwencje praktyczne. Uchwyci się takiego Boga, który żyje w samym brudzie intymności, gdyby tylko wyglądało na to, że tam można go znaleźć. Barbara Krawcowicz umieściła ten cytat na początku właśnie swojej książki William James, Pragmatyzm i religia, ponieważ myślę, że on dobrze obrazuje podejście, czym jest podejście pragmatyczne i tutaj właśnie w tej sferze religii. To też ja zdecydowałem się ten mały plagiat popełnić. W ogóle skąd sam pomysł tego, żeby myśl Jamesa skonfrontować z religią? Ja tam chyba w konspekcie to też zaznaczyłem, że chciałem głównie się odwołać do pragmatyzmu, do jednej tak naprawdę z najbardziej znanych prac Jamesa, jakim jest pragmatyzm, a nie do doświadczeń religijnych, czy do prawa do wiary. Dlaczego? No przede wszystkim dlatego, że to był główna praca, z którą się zapoznawałem przy okazji mojego licencjatu, więc żeby nie mnożyć bytów nad potrzebę, to pragmatycznie właśnie posłużyłem się pragmatyzmem, ale też chyba bardziej mi chodziło o to, żeby spróbować samą koncepcję, czym jest pragmatyzm, skonfrontować z chrześcijaństwem czy z katolicyzmem tutaj. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że pewne intuicje Jamesa można bardzo fajnie spróbować przynajmniej tą kalkę, którą stworzył James, odwołać do religii. No w tym wypadku katolicyzm dlaczego? No dlatego, że to jest religia jednak wciąż najpopularniejsza w naszym kraju i myślę, że ciekawym zagadnieniem badawczym byłaby taka konfrontacja. Tutaj jest Max Scheler, ponieważ zupełnie taka intuicja... Kiedy to pomyślałem, że takie wystąpienie zrobić, przypomniała mi się habilitacja Karola Wojtyły, wówczas biskupa krakowskiego, który napisał pracę pod tytułem Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach systemu Maxa Schellera. O, Maxa jest z małej litery, teraz to zauważyłem, no przepraszam bardzo, wszystkich fanów Schellera. Będziemy to zmieniać oczywiście. I tutaj jakieś takie zupełnie intuicje, czy kontekst, czy da się umieścić w ogóle filozofię Jamesa, filozofię religii Jamesa w tym wypadku, czy pragmatyczne podejście do religii w kontekście współczesnych debat na temat przyszłości religii, czy miejsca religii w życiu społecznym, czy w ogóle dokąd zmierza religia. Tutaj też ostatnio chociażby Znak wydał taki numer, czy religia ma przyszłość, gdzie też między innymi takie wspierają się z tym pytaniem. Tam nie ma w kontekście Jamesa, ale no jest to gdzieś tam temat, myślę, że w dyskusji będzie jeszcze o tym, który jest obecnie też podejmowany, ale jak widać Wojtyła już go podejmował ponad 50 lat temu. By go zrozumieć,
Warto poznać chociażby myśl jego ojca, ponieważ jak pisał w liście pożegnalnym do ojca: całe swoje życie umysłowe zawdzięczam Tobie i choć wielokroć wydawaliśmy się sobie obcy w wyrażonych myślach, jestem pewien, że nasze starania osiągną gdzieś harmonię. Wpływ ojca był bardzo duży na jego pojmowanie religii w ogóle przez Williama Jamesa, ponieważ jego ojciec był takim, powiedzmy sobie, filozofem amatorem. On bardzo interesował się myślą Emanuela Swedenborga, którego widzimy na załączonym obrazku, to ten pan u góry. To był szwedzki mistyk. On miał tam swoją koncepcję pojmowania chrześcijaństwa, natomiast no, ja myślą Swedenborga się w ogóle nie zajmowałem, więc tutaj ewentualnie w dyskusji, ale na pewno warto zaznaczyć, że wpływ Swedenborga był duży i na Henry'ego Jamesa, i na jego syna, czyli na Williama Jamesa, o którym mówimy. A także ten drugi pan to jest Ralph Waldo Emerson, czyli główna postać tak zwanego klubu transcendentalistów, czyli takiej filozofii, też dość mistycznego ruchu, który miał miejsce w Stanach Zjednoczonych właśnie w XIX wieku. Byśmy, nie wiem, bardzo taka intuicyjna myśl, wiem, że bardzo spłycam. Gdzieś wydaje mi się, że ten klub transcendentalistów można jakoś odnieść, próbować odnieść do naszego ruchu, do mesjanizmu w Polsce, tak? Gdzieś jakieś bardzo luźne porównania rzuca po prostu taką myśl. Natomiast no, ten transcendentalizm to też była gdzieś taka, powiedzmy sobie, coś na granicy chrześcijaństwa, jakiejś, powiedzmy sobie, takiej sekty, czy też myślenia w kategoriach takich, no, bardzo silnie religijnych, tak? Natomiast nie wiąże się ten klub transcendentalistów z jakimś kościołem stricte instytucjonalnym, a na pewno nie z kościołem katolickim, bardziej gdzieś to te nurty, no, nurty protestanckie. Więc Swedenborg i Emerson bardzo ukształtowały Henry'ego Jamesa, ta atmosfera filozofii takiej mocno indywidualistycznej, myślę, że też z ducha właśnie prezbiteriańskiej, czyli protestanckiej, bardzo wpłynęła też na młodego Williama Jamesa. Odrzucał jego ojciec właśnie, jak tutaj piszą, instytucjonalną formę religijności, czyli właśnie początkowo był prezbiterianinem, później jakąś własną drogę, jakiejś, powiedzmy sobie, własnego mistycyzmu, na pewno nie kościelnego, obrał, natomiast to było takie, powiedzmy sobie, chrześcijaństwo indywidualne, ale tak naprawdę nie wiadomo, czy pod jakiś kościół można go podłączyć. Tak samo James, urodzony w 1842 w Nowym Jorku. Ważny też wpływ na jego biografię, oprócz wpływu ojca, miała jego formacja intelektualna, ponieważ młodość spędził w Europie, co jest dość istotne z tego względu, że Stany Zjednoczone wówczas, oprócz tego klubu transcendentalistów, czyli tego Emersona, nie miały jakiejś oryginalnej filozofii. Tak naprawdę mówi się też o tym Emersonie, że to nie była filozofia jakaś oryginalna, że to był jakiś taki mistycyzm, ale nie była to tak naprawdę jakaś poważna filozofia. Więc żeby James mógł, miał odpowiednie kompetencje, myślę, że to miało duży wpływ na niego, no to miało to, że mógł się zaznajomić z kulturą filozoficzną Europy. Paryż, Londyn, jak widzimy. Ale także duży wpływ na jego myślenie miało, myślę, jego formacja taka intelektualna, ale też pewne talenty. Tutaj jak pisze, zamierzał w młodości zostać malarzem, to jest właśnie jego autoportret. Sam nawet zdawał na Akademię chyba Sztuk Pięknych, później porzucił te marzenia. A także jego duży wpływ na jego formację intelektualną miał jego wszechstronne zainteresowania też właśnie z dziedziny medycyny, chemii, anatomii. A także, także zainteresowanie podróżami. U dołu widzimy zdjęcie wówczas, mniej więcej w czasie, kiedy wybrał się na wyprawę badawczą do Brazylii. Później zachorował na ospę, to jest zdjęcie już po wyleczeniu z tej ospy. No, młody, 20-paroletni człowiek. No i oczywiście, jeżeli ktoś troszeczkę zna myśl Jamesa, to oczywiście psychologia, ponieważ jak właśnie widać, studiował psychologię eksperymentalną w Dreźnie, Berlinie, Heidelbergu.
czyli no w takich wiodących, przynajmniej Heidelberg, uniwersytetach i no miało to później duży wpływ na jego też filozofię. Więc tak naprawdę James do pewnego momentu był psychologiem bardziej niż filozofem. Tutaj też ważny wpływ na jego zainteresowanie religią, oprócz wpływu ojca na pewno, było spotkanie z Leonorą, przepraszam, Piper, mistyczką, uznaje się za medium. Ona doznawała takich uczuć transu, tam jakieś kontakty z duchami i tak dalej, spirytystyczne, nie wnikają też w jej biografię, natomiast no, bardziej na angielskiej Wikipedii jest więcej o niej, w Polsce za bardzo nie można za dużo wiadomości na jej temat znaleźć. Natomiast William James, gdy ją poznał, miał z nią kontakt. Duży też wpływ to wpłynęło właśnie, duży miał to wpływ na jego późniejsze zainteresowanie religią. Najważniejsze dzieła, może też warto przypomnieć. Zasady psychologii, główne dzieło właśnie z zakresu psychologii, czyli jeszcze takiego okresu psychologicznego Jamesa. Trzeba wspomnieć, że to był XIX wieku, więc tak naprawdę ta psychologia jeszcze wtedy jako nauka osobna raczkowała, wyodrębniała się z filozofii. A także prawo do wiary, no już w tłumaczeniu polskim tak czytam, ponieważ łatwiej będzie, a nie chcę też, filmujecie, to nie chcę, żebyście się ze mnie śmiali później, że coś źle wymawiam. To nie uniknięte. Prawo do wiary to jest też jedno z takich najbardziej znanych, to jest tak naprawdę zbiór esejów odnośnie tak naprawdę prawo do przekonań, to można tak też przetłumaczyć, to will to believe, i inne eseje z popularnej filozofii. Odmiany doświadczenia religijnego, czyli no tutaj nie ma w tłumaczeniu polskim, ale wyszły w tłumaczeniu polskim jako doświadczenia religijne, w najnowszym wydarzeniu w tłumaczeniu chyba jako odmian doświadczenia religijnego, studia z natury człowieka. To jest znowu praca gdzieś z pogranicza, nie wiem, psychologii, filozofii i religioznawstwa, gdzie zajął się czymś takim jak doświadczenie religijne. I wymienię tutaj oczywiście więcej po tych dzieł, ale takie najważniejsze zupełnie. Pragmatyzm, nowa nazwa kilku starych dróg myślenia. Przede wszystkim od tej książki zacząłem w ogóle moją jakąś taką znajomość z Jamesem. I z tego jest chyba jednak najbardziej znany. Chociaż te zasady psychologii, myślę, że bardzo ważne takie znaczenie dla historii psychologii. Prawo do wiary, doświadczenia religijne, no to są wciąż dzieła, do których się współcześni filozofowie odwołują. Warto przytoczyć kilka podstawowych, zupełnie tutaj hasłowo tylko wymieniam, założeń filozoficznych Jamesa, ponieważ mają one niebagatelny wpływ na jego myśl. On zakładał coś takiego jak radykalny empiryzm. On się mianował radykalnym empirystą. Stąd też idea doświadczenia religijnego, ponieważ doszedł do wniosku, że nie jest istotna teologia, badanie dogmatów czy dokumentów kościelnych, natomiast ważniejsze jest samo doświadczenie religijne. Ponieważ on był z natury empirystą, dla niego jakaś dogmatyka to był racjonalizm, to było coś, co nie ma przełożenia na doświadczenie. Radykalny empiryzm, czyli takie, powiedzmy sobie, bardzo upraszczając, duży nacisk na doświadczenie, na rolę doświadczenia w życiu. Pluralizm. On cały czas podkreślał to, że jest pluralistą, że jest przeciwnikiem monizmu. To będzie mieć duży wpływ akurat na jego rozumienie religii, o którym jeszcze powiem. Metoda pragmatyczna i pragmatyczna koncepcja prawdy. Ja to oddzieliłem, ponieważ to się oddziela. Akurat metoda pragmatyczna, to początek jej się bierze od Charlesa Sandersa Peirce'a, natomiast pragmatyczna koncepcja prawdy, to można powiedzieć, że to jest taki już wymysł typowo jamesowski. Prawo do wiary, w nawiasie dałem przekonań, ponieważ można to tłumaczyć na polski również jako prawo do przekonań, tak, do podejmowania, do w ogóle, czyli takie odrzucenie sceptycyzmu, tak powiedział, tak, że jednak w jakimś elementarnym wymiarze mamy jakieś prawo do dawania czegoś na wiarę, ponieważ no, wszystkiego się nie da udowodnić.
a właściwie nic się nie dało udowodnić do końca. Antyidealizm, ponieważ no, był krytykiem systemów idealistycznych, właśnie jakichś też absolutystycznych. Psychologizm jednak, bym tutaj powiedział, czyli wpływ psychologii na jego myślenie miało, wykształcenia psychologicznego na jego myślenie miało duży wpływ. On wyróżnił taką kategorię umysłów miękkich i umysłów twardych. Ja tutaj podałem jako przykład te umysły miękkie i twarde, bo one mają bardzo ważny wpływ na to, jak on rozumiał pragmatyzm. I później jak ktoś się tym zajmował. I właśnie te dwa typy umysłowości, dwa typy filozofowania wyróżnia dwa typy umysłów. Umysł miękki obrazuje racjonalistę, który w życiu kieruje się niezmiennymi zasadami, jest idealistą, optymistą, zazwyczaj człowiekiem religijnym, wierzącym w doktrynę dobrej woli, jest monistą i dogmatykiem. Z kolei obrazujący empirystę umysł twardy kieruje się w życiu faktami, jest także materialistą, materialistą, pesymistą, człowiekiem na ogół irreligijnym, fatalistą, pluralistą, sceptykiem. Oba typy umysłowości są sobie przeciwstawne, odmienność temperamentów prowadzi do wzajemnych konfliktów. Oczywiście to są takie idealne typy. Ten umysł miękki i umysł twardy nie występują zazwyczaj, rzadko kiedy występują. Nie występują, zazwyczaj one się gdzieś tam mieszają w temperamentach ludzkich. Natomiast ten umysł jako taki przykład umysłu twardego daje takiego przykład jakiegoś twardziela z gór skalistych. No my byśmy sobie to mogli, prawda, wyegzemplifikować jako powiedzmy jakiś twardziel, nie wiem, jakiś twardy, powiedzmy, szeryf czy nie wiem, blockers, tak? Natomiast turysta z Bostonu to jest ten umysł miękki, czyli jakiś lekkoduch, jakaś osoba, która bardziej się kieruje ideami niż faktami. I każdy z nich, znaczy między nimi jest konflikt, każdy z nich jest przekonany o niższości drugiego. I James wykorzystuje teorię pragmatyczną jako pośredniczkę w myśleniu, która ma jakby te dwa typy umysłowości ze sobą godzić. Jego diagnoza jest taka. W czasach postępu nauki coraz więcej osób ma usposobienie empiryczne. Ale to nie znaczy, żeby człowiek utracił potrzeby religijne, co niektórzy wręcz otaczają naukę niemal kultem wyznawcy. Czy jednak, pyta James, tradycyjna religia może być ze współczesnej filozofii wyrugowana, albo czy pozostaje jej jedynie miejsce wśród filozofii idealistycznej czy neoscholastycznej? James uważa, że przyjęcie takiego stanowiska może skutkować utratą kontaktu z rzeczywistością, czyli przyjęcie tego idealizmu czy filozofii neoscholastycznej w dobie rozwoju nauk empirycznych. Postuluje więc filozofię łączącą intelektualny zmysł abstrakcji z doświadczeniem świata realnego. Filozofię, w której znajdzie się miejsce zarówno dla nauki, jak i dla tradycyjnych wartości i religijności. Takie rozwiązanie umożliwia właśnie pragmatyzm. Zachowując kontakt z faktami, nie dyskredytuje myślenia religijnego, wręcz odnosząc się do niego z przychylnością. I filozofia pragmatyczna, nie będąc systemem w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, ma być pośredniczką w myśleniu. Filozofia pragmatyczna ma być więc metodą. Tutaj ogólnie chodzi mi o to, Jamesowi chodzi o to, że takie właśnie jakieś abstrakty pojęciowe jak Bóg, materia, rozum, tu wpisane z dużej litery absolut, energia, jeżeli nie mają żadnej pragmatycznej wartości w gotówce, nie są wykorzystywane w naszym doświadczeniu, stają się jakimiś stwierdzeniami, które tak naprawdę nic nie znaczą. On tam, nie chcę też głębiej w to wchodzić, bo ze względu na ograniczenia czasowe nie będziemy może tego szerzej analizować. Ogólnie chodziło mu o to, że te dawniej takie pojęcia, prawda, czy tam kult słowa, który chociażby mamy w księdze Rodzaju, na samym początku Księgi Rodzaju, na początku było słowo, w dawnych kulturach miały znaczenie magiczne, znaczenie twórcze. On tą genezę
i mówi, że obecnie słowa nie, jeżeli nie mają, jeżeli zostają tylko słowami, to są jakieś tam zaklęcia, że w danych kulturach miały tak to na celu. Natomiast teraz to musi być konkret. Trzeba go umieścić właśnie w strumieniu swojego doświadczenia. Daje też taką aluzję, że pragmatyzm ma być takim korytarzem, to użył Giovanni Papini, taki też włoski pragmatysta, korytarzem, który prowadzi do różnych pokoi. W jednym pokoju możemy znaleźć człowieka piszącego ateistyczny traktat, w następnym kogoś, kto na klęczkach modli się o wiarę i siłę. W trzecim pokoju jakiś chemik bada własności substancji. W czwartym obmyśla się idealistyczny system metafizyczny, w piątym dowodzi się niemożliwości metafizyki w ogóle. Troszeczkę tu jest, moim zdaniem, jednak w tym myśleniu brak konsekwencji. Z jednej strony James krytykuje ten idealizm, tutaj jednak pokazuje, że pragmatyzm jako ten korytarz może prowadzić tak naprawdę do różnych pokoi. Więc jest tutaj pewne... Natomiast myślę, że tą intuicję rozumiem, że on pragmatyzm podpuje jako metodę, która jeżeli ma owocne skutki wartościowe, to należy... To wtedy ona się sprawdza w życiu po prostu. To jest gdzieś tam z ducha, myślę, takie amerykańskie, czyli taki pragmatyzm. Myślę, że ta idea w ogóle jest taka już wcześniejsza przed Jamesem, przed Persem, że Amerykanie są z ducha, to już gdzieś tam się przejawiało w historii idei, powiedzmy sobie gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych, że Amerykanie są z ducha tacy praktyczni, więc ta filozofia też jest taka, narodziła się taka praktyczna, że jeżeli coś się sprawdza w życiu, no to wtedy tylko ma sens. Tutaj był taka też historyjka z wiewiórką. Tak. No ogólnie chodzi o to, czy stojąc za drzewem po drugiej stronie, chcę zobaczyć wiewiórkę, ale wiewiórka obraca się w tym samym miejscu co ja. Znaczy w tym samym kierunku co ja. Krąży w tym samym kierunku, ja jej nie widzę. No i było pytanie, czy ja tą wiewiórkę okrążam, czy jej nie okrążam. No i James daje taką odpowiedź. To, która ze stron ma rację, zależy od tego, co przez okrążenie wiewiórki rozumiemy z praktycznego punktu widzenia. Jeśli rozumiemy przez to zmianę naszego punktu położenia, najpierw z północy na wschód, potem na południe, następnie na zachód, a wreszcie ponownie na północ, wówczas człowiek okrąża wiewiórkę, gdyż porusza się w taki właśnie sposób. Jeśli jednak przeciwnie, przez okrążenie wiewiórki rozumiemy to, że najpierw jest przed nią, potem po jej prawej stronie, następnie za nią, potem na lewo od wiewiórki, a wreszcie znów przed nią, oczywistym jest, że człowiek ów nie zdołał jej okrążyć, gdyż wiewiórka, okrążając drzewo, wciąż znajduje się w jednakowym położeniu względem swego obserwatora. Czyli James jakby przycina ten węzeł gordyjski i uważa, że ten spór tak naprawdę nie ma sensu, bo tak naprawdę uczestnikom tego sporu, jeden uważa, że okrąża wiewiórkę, drugi, że nie, tak naprawdę chodzi o to samo, tylko to inaczej definiuje. I jeżeli prowadzi się metodę pragmatyczną, co się przez to rozumie, czy jakie to ma konsekwencje, rozumienie słowa okrążyć, to wtedy sporu nie ma, bo przestaje istnieć. On też daje taki bardziej przykład, już nie taki zabawny, powiedzmy z wiewiórką, tylko z końcem świata. Ogólnie chodzi mu o to, że jeżeli koniec świata miałby nastąpić teraz, nagle, i nic miałoby po nim nie być, no to jest obojętnie, czy wierzymy w Boga, czy nie wierzymy, bo i tak światu grozi zagłada. Jeżeli natomiast religia zakłada jakąś przyszłość, tak powiedzmy sobie, przyszłość tego świata jakiegoś ponadnaturalnego, jakichś zaświatów, nieba, czy czegoś innego, no to wówczas są zasadnicze różnice, ponieważ materializm zakłada, że wraz z końcem świata nie ma nic, a religia daje pocieszenie. Dokładnie. Tak, materializm ma więc wydźwięk pesymistyczny, nie jest pewnym gwarantem naszej moralności, nie spełnia naszych odległych nadziei. Natomiast wiara w Boga ma tę przewagę praktyczną, że gwarantuje wieczny porządek i życie wieczne. Bóg jest więc opiekunem świata, który sam stworzył. Tutaj pragmatyzm dostrzega ogromną różnicę tych dwóch poglądów, czyli materializmu i teizmu, ponieważ one dają dwa odmienne obrazy przyszłości świata i w tej mierze odmienne są praktyczne skutki wiary i niewiary. I wiara pozostawia dla osoby religijnej kategorię czegoś takiego, co James nazwa urlopem moralnym, oznaczającego, że świat jest w dobrych rękach, w dobrych rękach Boga, wszystko jest ze światem w porządku. W innym kontekście James też próbuje
powiedzmy, metodą pragmatyczną analizować dwie takie definicje Boga. Pierwsza definicja Boga, taka racjonalistyczna, może katolicka, to chyba jest u jakiegoś myśliciela katolickiego, ja teraz nie pamiętam. Natomiast taka typowo teologiczna. Bóg jest bytem przez się, poza i ponad wszelkimi rodzajami. Koniecznym, jedynym, nieskończenie doskonałym, prostym, niezmiennym, bezmiernym, wiernym, rozumnym. Druga definicja to jest pragmatyczna definicja. Pragmatyczna. Bóg jest w niebie ze światem, wszystko w porządku. I James uznaje, że między tymi dwiema definicjami jest ogromna różnica. Że tak naprawdę z pierwszej definicji nic nie wychodzi, znaczy nic nie wynika dla naszego życia. No, że możemy tam mówić, że Bóg jest bytem, przejście, poza i ponad wszelkimi rodzajami, ale co, jaki to ma wpływ na mnie, tak? A druga jest taka bardziej, powiedzmy sobie, taka życzliwa, tak? Bóg jest w niebie, jest naszym opiekunem, wszystko jest w porządku. Czyli gdzieś tam Bóg w tej pierwszej definicji jest taki odległy, w drugiej jest nam taki bliski i jakoś wpływa na nasze życie, tak? Że my przez to przestajemy się martwić na przykład o kwestie naszej przyszłości, naszego, co będzie z nami po śmierci. Wierzymy w to, że zawsze dobro zwycięża zło. Więc dwa różne rodzaje rozumienia Boga, tak naprawdę myślę, że... Przepraszam, Marku, że ci będę słuchał, tam jest w naszej definicji wiernym, a to już ma wpływ na życie. No, James wierny uważa, że nie ma. Że to jest taka definicja wyabstrahowana, ale myślę, że do dyskusji. Tak, to już może o tym mówiłem, to tylko sobie tak streścimy, że sam James, mimo iż był osobą religijną, jak wspomniałem wcześniej, nie był członkiem żadnego kościoła. Ten czas był też takim okresem, gdzie tworzyło się, myślę, tak jak zawsze, jakieś wiele takich sekt, czy również takich subiektywnego postrzegania religijności. I on dość krytykował taką tradycję, powiedzmy sobie, taką prawilną, taką tradycję dogmatyczną, kościelną. On rozumiał tę religię dość dziwnie. Koniec świata, to powiedzmy sobie, że już o tym mu mówiłem. I wyznaje... Uważa, że nasze stanowisko do religii ma być takim stanowiskiem meriolistycznym. Wychodzi z założenia, że każdego obchodzi kwestia zbawienia świata. A kogo to nie obchodzi, to jest głupcem, pozerem. I zasadniczo wyróżniamy dwa stanowiska. Pesymizm uznający zbawienie świata za rzecz niemożliwą oraz optymizm, który twierdzi, że zbawienie świata jest nieuniknione. A gdzieś pomiędzy tymi dwiema stanowiskami znajduje się doktryna melioryzmu. I twierdzi ona, że zbawienie świata nie jest ani konieczne, ani niemożliwe. Uznaje je jako możliwość, która tym bardziej staje się prawdopodobna, im bardziej rzeczywiste są warunki zbawienia. Stanowisko pragmatystów, nie sugerując żadnych gotowych rozwiązań, a zakładając możliwość, jest więc melioristyczne. Czyli co z tego wynika? Że nie opowiadamy się, że na pewno jest ani tak, ani tak, tylko gdzieś pomiędzy, że jest dużo dowodów na to, że możliwe, że Bóg istnieje. I to jest takie stanowisko melioristyczne, którym mają iść pragmatyści. I jeszcze może o tej pluralistycznej religijności. On właśnie krytykował monizm, że może w tym kontekście właśnie stosunku Jamesa do katolicyzmu. Krytykował monizm, czyli monistyczną religię, która jest taką religią w sensie klasycznym, tak? Jednego Boga, jedne uniwersalne wartości. Natomiast koncepcja pluralizmu religijnego jest według Jamesa bliższa usposobieniu pragmatycznemu jakiejś szeroko pojętej duchowości. I to jest bardzo szerokie pojęcie tak naprawdę, ten pluralizm. On uważa na przykład, że do osób religijnych można nawet na przykład zaliczyć Denisa Diderot, też z mojej litery, nie wiem czemu, Rousseau w jakimś sensie, ale też świętego Franciszka. Znaczy, oczywiście, że świętego Franciszka też uznajemy. Natomiast ten pluralizm to dla niego takie... Tak, troszeczkę taka wolna amerykanka, że tak naprawdę no, to bardzo ta religijność jest takim szerokim pojęciem, ale nie opowiadajmy się za żadnym tam jednym systemem, bo taki system, powiedzmy sobie, na przykład katolicyzm jest dogmatyczny, więc z gruntu jest
zamknięty, nie jest taki do końca, nie jest pragmatyczny z natury, tak? Bo jest zamknięty, że trzeba coś przyjąć na wiarę, że no to przyjmujemy, że to nie jest tak, że może, znaczy według niego też możemy uznać gdzieś podejście absolutystyczne, jeżeli ono ma wpływ na nasze życie, natomiast gdzieś on to w innych miejscach zupełnie on podejmuje te tematy, bo w jednym rzeczywiście mówi, że możemy też być za takim Bogiem absolutystycznym, jeżeli on ma dobry na nas wpływ, ale pragmatyzm bardziej skłania się ku pluralizmowi, tak? Tak. On tam też wyróżnia w doświadczeniach religijnych, to nie w pragmatyzmie, coś takiego jak filozofia zdrowomyślna i niezdrowomyślna. I zdrowomyślna to jest właśnie taka bardziej otwarta, ale też tam daje świętego Franciszka właśnie, też o dziwo Diderot, Rousseau, która jest taka bardziej optymistyczna, prawda, bym tak powiedział. Natomiast przeciwko filozofii zdrowomyślnej James wymienia prawomyślnych katolików, jak i prawomyślnych luteran oraz zwolenników filozofii absolutystycznego idealizmu. Ich wspólną cechą jest, że posiadają oni chore dusze, według Jamesa, a ich religia i religijność nie tylko nie jest w stanie ich z tej choroby uleczyć, ale jest w nich ten stan choroby pogłębia i utrwala. Coś tak intuicyjnie, że taka religia dogmatyczna jest taka bardziej pesymistyczna, bardziej bym powiedział niepragmatyczna, ale też przez to jest taka chora. To jest akurat w doświadczeniach religijnych, więc tylko nadmieniam o czymś takim. Ale właśnie pozostawia tą furtkę dla ateizmu, że jeżeli zgodnie z zasadami pragmatyzmu, jeśli hipoteza o istnieniu Boga działa zadowalająca w najszerszym sensie tego słowa, to jest prawdziwa. I silnym argumentem na rzecz istnienia Boga jest doświadczenie religijne. Czyli jeżeli jednak nam to pomaga w życiu, no to ten teizm jest dla nas prawdziwy. W takim rozumieniu katolicyzm na przykład. I konkluzja jest taka. Ostatecznie o przyjęciu bądź odrzuceniu religii z perspektywy pragmatycznej musimy rozstrzygnąć my sami. Zależy to od tego, czy jest w stanie ona zadowolić nasze potrzeby duchowe. Pragmatyzm odrzuca jednak podejście dogmatyczne, gdyż o żadnej z religii nie mamy absolutnego przekonania o jej prawdziwości. To znaczy takie podejście dogmatyczne, że jestem przekonany o mojej wierze i nie pozostawiam sobie, powiedzmy, takiej furtki, że mogę się mylić. Tak. Tak. I takie moje tam, może małe tam wnioski, że czy pragmatyzm, w jakimś sensie takie podejście pragmatyczne nie jest jakąś taką miejscem, gdzie idzie przyszłość jednak niektórych form duchowości. Tutaj sobie dałem, że we współczesnym kościele wśród młodych są popularne pielgrzymki do Santiago Compostela, Medjugorje, tezę ruchy charyzmatyczne, gdzie są, powiedzmy, większy nacisk się skłania na to doświadczenie religijne niż na teologię, niż na dogmatykę. No i to już jest takie z ducha pragmatyczne, ponieważ no tak, ja powiedzmy się pomodlę się i to ma lepszy wpływ na moje życie, na moje serce, tak? A zgłębianie tam pism na przykład świętego Augustyna czy tam Tomasza, jeżeli no nie wpływa jakoś pozytywnie na mnie, no to nie ma sensu. Czy na przykład chodzenie do kościoła co tydzień, bo ja nie rozumiem, o co temu księdzu chodzi, bo ja nie rozumiem, po co te śpiewy. A już w ogóle msza trydencka to już w ogóle jest dla mnie niezrozumiała, więc nie ma sensu. Tak prosto rozumując. I tam kilka pytań. Czy przyjmując założenia pragmatyzmu na religię można być konsekwentnym katolikiem? Czy to się właśnie jakoś nie kłóci? Czy nauczanie kościoła katolickiego da się pogodzić z poglądem pragmatyzmu, czyli z drugiej strony? Czy można pogodzić tradycyjną religijność z pragmatyzmem, czyli z takim melioristycznym podejściem do religii, czyli gdzieś, a może tak, a może nie? I czy religijność w ujęciu Jamesa nie jest bliższa podejściu protestanckiemu jednak założeniu niż katolickiemu? Na tym chciałbym zakończyć, ponieważ czasu jest już wam wykorzystane dostatecznie dużo i chciałbym, żebyśmy tutaj teraz podyskutowali. Nie zgłębiałem się za bardzo w nauczanie Kościoła, ponieważ no nie mam o tej odpowiedniej wiedzy i myślę, że to wyniknie też w dyskusji bardziej takiej intuicyjne, powiedzmy sobie, no. Myślenie o Kościele i czy to jakoś da się pogodzić. Ja nie wiem tak naprawdę. Z jednej strony na początku myślałem, że będzie ta teza, że się nie da pogodzić, ponieważ on gdzieś tam ma ten takie swoje jakieś pluralistyczne myślenie o religii, tak? A z drugiej strony gdzieś jednak zostawia tą furtkę,
jeżeli gdzieś tą furtkę dla tradycyjnego ateizmu w pewnym miejscu. Więc no to też zależy, w których pismach. No wydaje mi się, że w pragmatyzmie jednak zostawia tą furtkę, natomiast z drugiej strony, jeżeli Kościół od nas wymaga, powiedzmy sobie, pełnego zaufania Bogu, pełnego oddania się wierze, no to jeżeli jestem pragmatystą, no to nie jestem do końca prawowiernym katolikiem, ponieważ gdzieś tam wątpię w myśli. No, dziękuję bardzo. Marku. Proszę o pytanie.